Co się stało? Spokojnie, chłopcze. Wygląda na to, że dawka była za mocna. Będę musiał ją nieco osłabić przed kolejnymi eksperymentami. Jak długo byłem nieprzytomny? Kilka godzin, może dzień. Dokładnie nie wiem, nie liczyłem. Kolejnymi eksperymentami? No tak. No oczywiście chodzi mi o usprawnienie odtrutki na jad rzecznego krwiopijcy. Gdyby przypadkiem więcej takich nieszczęśników jak wy na nie natrafiło. Możesz dać mi już eliksir dla mojego brata? A właśnie. Gdzie ja go położyłem? Pozostała nam już tylko jedna rzecz do wyjaśnienia. Taki eliksir to nie jest tania sprawa. Ile? Zastanówmy się. Pozbyłeś się ścierwojadów, pomogłeś mi ze sprawdzeniem mikstury i rozniosłeś dla mnie ogłoszenia. Niech będzie 40 sztuk złota. Oto twoje złoto. Dobrze. A teraz daj mi spokój. Mam mnóstwo pracy. Te wieże strzeliste wśród chmur nikną gdzieś, skąd boska dochodzi mnie pieśń. Głos harfy nadaje jej czcigodny ton, donośny jak kościelny dzwon. Co tu robią ci wszyscy ludzie? Najlepiej będzie, jeśli porozmawiasz o tym ze swoim wujem. Co tu się stało? Z tego co wiem, było włamanie, ale nie znam szczegółów. Jesteś nareszcie! Gdzie ty się włóczyłeś, gdy byłeś najbardziej potrzebny? Co się stało? Ktoś cię włamał i zdemolował moją chatę! Oto się stało! Z Jornem wszystko w porządku? Widzisz, tu jest problem. Jorn zniknął. Co? Jak to zniknął? Nie mam pojęcia. Wiem tyle samo co ty. Wróciłem do chaty, zastałem ten bałagan, a po Jornie ani śladu. Znalazłeś jakieś ślady? Nic szczególnego, oprócz zniszczonych mebli i porozrzucanego po kątach dobytku.
Nie znalazłem też krwi, więc jest nadzieja, że twój brat ma się dobrze. W takim razie trzeba to komuś zgłosić. Może wartownicy będą wiedzieli, co robić. Nie głupi pomysł, ale znając ich, wątpię, żeby kiwnęli palcem bez oficjalnego nakazu z góry. Jedyną osobą, która w tej sprawie może faktycznie coś zdziałać, jest starszy wioski. W końcu to on podejmuje wszystkie decyzje w Silbach. Ty w tym czasie idź popytać ludzi. Nie wierzę, żeby nikt nie widział ani nie słyszał, jak wywlekają z chaty takiego wielkiego chłopa. Rozumiem. I tak już wiele dla nas zrobiłeś. Zrobiłbym dla was jeszcze więcej, ale muszę zadbać teraz o twoje i swoje bezpieczeństwo. Bezpieczniej będzie, jeśli prędzej czy później wyruszysz do miasta. Nie ruszam się stąd, dopóki Jorn się nie odnajdzie. Zrobisz jak chcesz, ale Silbach nie jest bezpiecznym miejscem. Dlaczego myślisz, że w mieście będzie bezpieczniej niż na wsi? Archolos to ogromna metropolia i trafiają tam różni ludzie. Łatwo jest tam wtopić się w tłum i rozpocząć nowe życie nawet ludziom z zewnątrz. Poza tym regularne oddziały Straży Miejskiej zapewniają lepszą ochronę niż paru wartowników na krzyż. Masz w wiosce jakichś wrogów? A skąd ci przyszło do głowy, że taki stary rybak jak ja mógłby mieć jakichkolwiek wrogów? Może dlatego, że nie widziałem cię na oczy od kilkunastu lat. To prawda. Miałem kiedyś wyjątkowo nieuczciwą konkurencję. Ale od dawna nie pracuję w tym zawodzie. Poza tym to Jorn zniknął, nie ja. Wierz mi, chłopcze, gdyby ktoś chciał mnie ukatrupić już dawno, miałby ku temu wiele okazji. Kogo powinienem zapytać o Jorna? Zacznij od wartowników. Jeśli faktycznie go porwano i wyniesiono z wioski, to któryś z nich musiał coś widzieć lub słyszeć. Możesz też popytać mieszkańców i swoich towarzyszy. Paru gapiów już się tu zebrało, więc możesz zacząć od nich. Mówiłem ci przecież, że idę do Bodowina po lekarstwo. Wygląda na to, że musieli od dłuższego czasu obserwować mój dom. Dokładnie wiedzieli, kiedy chata będzie pusta. Gdzie byłeś w czasie włamania? Poszedłem do gospody po herbatę ze spirytusem. Jorn zaczął gorączkować, więc pomyślałem, że mu pomogę. Skąd wiesz, że było ich kilku? Tylko spójrz na to pobojowisko! Myślisz, że jeden człowiek jest w stanie w tak krótkim czasie wywrócić cały dom do góry nogami? Nie przeszło ci przez myśl, że gdyby twoja chata miała drzwi na klucz, to złodziej tak łatwo by się do niej nie dostał? To jest spokojna wieś, w której wszyscy się znają. A przynajmniej tak było do waszego przybycia. To wtedy dziwnym zbiegiem okoliczności zaczęły ginąć nam monety i drobne przedmioty. Masz nas za złodziei? Ciebie i twojego brata nie, bo was znam i wam ufam. Ale nie mogę tego samego powiedzieć o reszcie. Po co ktoś miałby niszczyć ci chatę? Nie jestem głupi, by trzymać wszystkie oszczędności na wierzchu. Gdy tylko dowiedziałem się o waszym przybyciu, na wszelki wypadek dobrze ukryłem swoje ciężko zarobione złoto. Mimo to ktoś znalazł moje zaskórniaki. Co ci zginęło? Brakuje dwóch mieszków, które trzymałem na czarną godzinę. Ten, kto to był, musiał wiedzieć, co robił. Dlaczego sądzisz, że za włamaniem stoją moi towarzysze? Czy to nie jest oczywiste? Większość z nich wygląda jak banda oberwańców i źle im z oczu patrzy. Muszę już iść. Jeśli uda ci się czegoś dowiedzieć, znajdziesz mnie u starszego. Mam tylko nadzieję, że Jorn odnajdzie się cały i zdrowy. Też mam taką nadzieję. Ej, ty!
Mam wszystko, czego potrzebujesz. Masz, dla ciebie. Co słychać? Słyszałem, skąd was przywiało. Powinniście byli zostać w tej waszej zapchlonej dziurze. To sprawka jednego z was. Jestem tego pewien. Dlaczego niby miałby stać za tym ktoś z nas? To proste. W wiosce panował spokój do czasu, gdy nie pojawiliście się wy, mąciciele i łajdaki. Wczoraj niejaki Fabio pobił w gospodzie jednego z naszych za to, że ten zwyczajnie się na niego gapił. Dryblas byłby go zabił, gdyby nie szybka reakcja jednego z wartowników. Dlaczego jeden z nas miałby porywać drugiego z naszych? To się nie trzyma kupy. A cholera was wie! Pewnie mieli jakieś bandyckie porachunki. W Silbach żyją sami uczciwi ludzie i mam nadzieję, że tak pozostanie. Wiesz coś o zaginięciu Jorna? Wiem tylko, że zniknął, a chata Kurta została zdemolowana. Przyszedłem tutaj jako jeden z ostatnich. Nie widziałeś ostatnio czegoś lub kogoś podejrzanego? Większość mieszkańców patrzy na mnie podejrzliwym wzrokiem, jeśli o to ci chodzi. Ale gdybym miał obstawiać, kto mógł stać za tym włamaniem, to byłby Fabio. Dlaczego tak myślisz? To było widać, że od początku podróży na statku nie przepadał za twoim bratem. Gapił się na niego z podełba, jakby chciał go zamordować. Poza tym, w przeciwieństwie do was, Fabio nie ma tutaj wuja, który załatwi mu wszystko, czego potrzebuje. Dzięki. Pogadam z nim. Mogę ci zadać parę pytań? Zwykle to ja przepytuję innych, ale śmiało. Co chcesz wiedzieć? Widziałeś może ostatnio łysego, umięśnionego faceta? Ma na imię Jorn. Imię niewiele mi mówi, ale wydaje mi się, że widziałem go razem z tobą, gdy szliście drogą w kierunku winnicy. Dlaczego pytasz? To mój brat. Przybyłem z nim niedawno do wioski. W czasie włamania przebywał w chacie Kurta, naszego wuja. I wszystko wskazuje na to, że został porwany. Porwany? Brzmi dość nieprawdopodobnie. Też trudno jest mi w to uwierzyć, ale fakty mówią same za siebie. Na twoim miejscu nie wyciągałbym pochopnych wniosków. Mogę ci obiecać, że dam ci znać, jeśli tylko czegoś się dowiem o twoim bracie. Jeśli jednak faktycznie mamy do czynienia z porwaniem, to obawiam się, że pomóc może tylko Straż Miejska. Co wiesz o tym włamaniu? Zakładam, że niewiele więcej od ciebie. Przybiegłem tu dopiero po tym, gdy Wiktor mnie zawołał. Pogadaj z nim. Może będzie miał coś więcej do powiedzenia na ten temat. Dzięki za informację. Słyszałem, co się stało. Współczuję ci, naprawdę. Dzięki, ale zamiast współczucia przydałyby mi się informacje. Wiesz może coś więcej o włamaniu? Jakiś czas temu przyszedł do mnie Kurt i poprosił o herbatę ze spirytusem. Mówił, że Jornowi się pogorszyło i znowu zaczął majaczyć. Poprosiłem Martę o przygotowanie naparu i poszedłem sprawdzić, jak się ma twój brat. Kurt wszedł pierwszy do chaty i gdy tylko przekroczył próg, zaczął kląć na lewo i prawo. Wbiegłem za nim i zobaczyłem to pobojowisko, a po Jornie ani śladu. Nie widziałeś czegoś podejrzanego? Nie, nie wydaje mi się. Jeśli to było porwanie, to ten ktoś musiał wiedzieć, co robił i jestem prawie pewien, że był to ktoś z zewnątrz. Nie jest tajemnicą, że mieszkańcy za nami nie przepadają. Nie podejrzewasz nikogo z nich? Mamy tu kilka osób, które od czasu do czasu sprawiają nam kłopoty. Na przykład taki Rick lub Otto. Ludzie w wiosce są raczej spokojni, czego nie można powiedzieć o miastowych. Często odwiedzają was ludzie z miasta? Dość często. A przynajmniej tak było do czasu ostatnich ulew. Teraz już trochę rzadziej. Szlaki zrobiły się niebezpieczne. Wszędzie pełno dzikiego zwierza i bandytów. Na twoim miejscu porozmawiałbym z wartownikami. Jeśli to był ktoś przyjezdny, wartownicy musieli go widzieć. Dzięki za pomoc. Wiem, że to niewiele. Ale jeśli jeszcze będziesz czegoś potrzebował, zajrzyj do mnie. Thank you.
Hej! Wiesz coś o włamaniu u Kurta? Może tak, może nie. Pomogłeś mi ostatnio, więc jesteś swój chłop. Sprawa śmierdzi, ale powiem ci, co wiem. Wieczorem z chaty Kurta słyszałem jakieś dziwne, głuche odgłosy. Brzmiały, jakby facet trzymał jakiegoś jaskiniowego trolla. Trwały dobrą chwilę. Burza ustała, ale nie wychylałem się, żeby nie prowokować nikogo ani niczego. Potem na miejsce przybiegł Kurt. Cały wściekły i z czasem zaczęli schodzić się inni ludzie z wioski. Ej, ty. Jak leci? A gdyby tak rzucić wszystko w cholerę i wypłynąć na Korinis? Pytanie brzmi, skąd miałbym wytrzasnąć tyle gorzałki na tak długą podróż? Hej, ty! Jak leci? Cisza jak makiem zasiał. Trochę mnie to niepokoi, bo cisza zwykle zwiastuje burzę. Co słychać? Cisza i spokój. Na razie żadne bestie nie zbliżyły się do wioski. Liczę, że tak pozostanie. Przyniosłem trofea. Jestem zajęty, zostaw mnie w spokoju. Hej, ty! Jak leci? Był u mnie ostatnio facet, który usilnie próbował mnie przekonać, że z chrząszcza można zrobić pyszną potrawkę. Upadł na głowę, czy co? Mam wszystko, czego potrzebujesz. Jak się mają sprawy? Odkąd pomogłeś nam z kilkoma problemami, jest trochę lepiej. Gdyby jeszcze wszyscy twoi towarzysze byli tacy pomocni. Wiesz coś o zaginięciu mojego brata? Słyszałem o tej przykrej sprawie. We wsi wieści szybko się rozchodzą. Niestety obawiam się, że w tej kwestii mogę ci pomóc jedynie poprzez wsparcie duchowe. W przeciwieństwie do swoich braci, Adanos jest miłościwy i kocha swoje dzieci. Wierzę, że z jego pomocą twój brat się odnajdzie. Rzecz jasna, jeśli wiódł życie wolne od grzechu. Dziękuję za modlitwę. Pamiętaj jednak, że modlitwy pomogą, ale tylko wtedy, jeśli sam będziesz wierzył w ich siłę. Nigdy nie miałem problemów z wiarą. Wielce mnie to cieszy. Skoro jesteś gorliwym wyznawcą Pana Ładu, może odwiedzisz nasz przybytek na wyspie. Tamtejsi magowie chętnie przyjmą w swoje progi strapionego wędrowca i człowieka głębokiej wiary. Dzięki, może skorzystam. Złóż wizytę moim braciom, a na pewno nie pożałujesz.
Hej, ty. Oby to było coś ważnego. Widziałeś gdzieś łysego, umięśnionego faceta? To jeden z was? Tak, to mój brat. Zaginął i szukam kogoś, kto by coś wiedział na jego temat. Zaginął? W tej wsi nic i nikt nie ginie od tak. Znając was, obcych to pewnie wlazł, gdzie nie powinien był wleźć i podkrada zapasy uczciwym ludziom. Słyszałeś coś o włamaniu do Kurta? Włamanie do Kurta? Pierwsze słyszę. Ale nie zdziwiłbym się, gdyby stał za tym ktoś z was, obcych. Od czasu, gdy tu się pojawiliście, myślicie, że wszystko wam się należy. Do roboty byście się zabrali, jak porządni ludzie. Co słychać? Tylko nie próbuj czegoś głupiego. Uważnie ci się przyglądam. Hej, ty! Wiesz coś o zaginięciu Jorna? Jorn to ten łysy ze statku. Nic o tym nie wiem. Przez cały czas siedziałem tutaj i grzałem zmarznięte kości. Hej! Co słychać? Cześć, Marvin. W końcu jesteśmy bezpieczni. Hej, ty. Jak leci? Czym więcej obcych na wyspie, tym gorzej. Nie, żebym im nie współczuł utraty domu, ale Archolos nie pomieści wszystkich mieszkańców archipelagu. Pokaż mi swoje towary. Hej! Co słychać? Słyszałem o pewnej ogromnej hucie, wybudowanej we wnętrzu góry. Pewnie już dawno spłonęła w wyniku rebelii. Hej! Nie ma takiej rzeczy, której bym nie naprawił. Czego potrzebujesz, chłopcze? Pokaż mi, co masz na stanie. Czas na mnie. Naprawdę, sama widziałam. Rozumiem. Pokaż mi swoje towary. Hej, ty!
Hej, ty! Jak życie? Przeszkadzasz mi. Hej. Byłaś ostatnio świadkiem czegoś podejrzanego? A co? Wstąpiłeś do straży, że bierzesz mnie na spytki? Brat mi zaginął i potrzebuję informacji. Jorn zaginął? A to ci dopiero. Dam głowę, że ten łajdak Fabio za tym stoi. Dzięki za radę, pogadam z nim. Hej. Jak leci? Muszę przyznać, że Silbach ma swój urok, ale to chyba nie jest miejsce dla mnie. Słyszałaś o włamaniu do domu Kurta? Kurta? Twojego wuja? Tego samego. Pierwsze słyszę, ale całkiem niedawno widziałam go w gospodzie. Był cały w nerwach. Pewnie nieźle musiał się przejąć tym włamaniem. Pobiegł po coś za ladę i wyszedł razem z Wiktorem. Widziałaś może, dokąd poszli? Nie mam pojęcia. Było już późno i zaczynało padać, a ja jedynie ich minęłam w drodze do gospody. Pamiętasz coś nietypowego z tamtego wieczoru? Właściwie to był wieczór jak każdy inny. No, może z wyjątkiem tej ulewy. Poszłam się przejść, ale gdy tylko zaczęło lać, wróciłam do środka ogrzeć się przy kominku. Dzięki za pomoc. Ej, ty! Mam do ciebie parę pytań. A ja mam robotę! Żegnam! Chodzi o Jorna. Głuchy czynię z pełna rozumu. Powiedziałam, że mam robotę. Żegnam! Hej, ty! Słyszałeś coś o włamaniu do Kurta? Kogo? Kurta? Nie znam nikogo takiego. Co zamierzasz teraz robić? To dobre pytanie. Zadaniem rodzica jest troska o swoje dzieci. Nie udało mi się zadbać o jej życie, więc teraz przypilnuję chociażby jej grób nie był zaniedbany. Będę musiał znaleźć sobie jakieś zajęcie, by opłacić wszystkie koszty. Chętnie wróciłbym do handlu, ale nie wiem od czego zacząć. Może mógłbym ci pomóc wrócić do dawnego fachu? Gdybyś usłyszał o jakiejś okazji, to daj mi znać. Trzymasz się? Odkąd załatwiłeś sprawę z moją córką, jest coraz lepiej. Co tutaj robisz? Daj mi spokój! Zajęty jestem! Mam wszystko, czego potrzebujesz. Proszę, to dla ciebie. Zaglądał tutaj ostatnio ktoś spoza wioski? Tak, cała banda obcych przybyła ostatnio od strony wybrzeża. A oprócz nas? Od tygodnia nikogo nowego nie widziałem, z wyjątkiem jednego kupca. Mój brat zaginął. Wiesz może coś na ten temat? Wiem tylko tyle, co powiedział mi Wiktor. Powinieneś z nim o tym pogadać. Już z nim rozmawiałem. Liczyłem na to, że może dowiem się czegoś więcej od ciebie. Przykro mi, chłopcze, ale to wszystko, co wiem. Powiedz mi więcej o tym kupcu. Nazywa się Petra i z tego, co wiem, należy do gildii. Sprzedaje różne towary, od tkanin i broni po zioła i przyprawy. W przeciwieństwie do handlarzy z miasta, jej ceny są wyjątkowo atrakcyjne, więc jeśli chcesz zaoszczędzić, powinieneś z nią pogadać.
gdzie ją znajdę? Większość czasu spędza tu, w gospodzie. Mówiła coś o braku perspektyw i rychłym powrocie do miasta, ale jeśli się pospieszysz, może ją jeszcze złapiesz. Dzięki. To wszystko, co chciałem wiedzieć. Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. Ej, ty. Bastian wspominał, że jesteś handlarką i niedawno przybyłaś do wioski. Zgadza się. Co w związku z tym? Niedawno zaginął mój brat. Nie widziałaś nic podejrzanego? Porwanie? W Silbach? Przecież tu się nic nie dzieje. To chyba najbardziej nużące miejsce na całej wyspie, a przynajmniej było do tej pory. Przykro mi, chłopcze, ale dopiero co dotarłam do wioski. Byłam zmęczona, więc udałam się prosto do łóżka. Lepiej dokładnie wypytaj tutejszych. Ludzie w wiosce widzą znacznie więcej niż chcą mówić. Dzięki za radę. Wróć do mnie za jakiś czas. Może akurat zainteresuje cię coś z moich towarów. Jakie towary oferujesz? Aktualnie przeprowadzam małą inwentaryzację moich towarów, ale mogę zaoferować ci ten wspaniały pancerz kolczy. Idealnie nadaje się do walki z wilkami, ścierwojadami, jak i potrafi również ochronić przed ostrzem rozwścieczonej konkurencji. Hej, ty! Kupię od ciebie ten pancerz. Będziesz z niego zadowolony. Możesz mi wierzyć.
Jak leci? Aż dziwne, że tyle złych rzeczy dzieje się na wyspie, a tutaj ciągle jest spokój. No, zazwyczaj. Czego tu szukasz? Odejdź. Widzisz, to nie było takie trudne. Hej, ty. Co słychać? Synku, daj mi pracować. Cześć. Nie masz przypadkiem przy sobie nieco sera? Sera? Tak, jeden kawałek dla mnie, drugi dla mojego szczura ogonka. Oczywiście, odwdzięczę się. Oto ser. Chyba coś ci się pomyliło. Hej! Przechodził tędy ostatnio Jorn? To taki? Facet mniej więcej mojego wzrostu. Łysy, ale trochę bardziej umięśniony. Poznałeś go jakiś czas temu, gdy przybyliśmy do wioski. Razem z resztą naszych towarzyszy. Nie widziałem tu tego przybłędy. Idź zawracać głowę komu innemu. Słyszałeś coś o włamaniu do Kurta? Obiło mi się o uszy. I chyba domyślam się, czyja to sprawka. Czyja? Wasza oczywiście! Dobry człowiek, nie dość, że przyjął was pod swój dach, to jeszcze dostał taką podziękę. Yeah.
Mogę ci zadać kilka pytań? O co chodzi? Co wiesz o włamaniu u Kurta? Niewiele. Właściwie to tylko tyle, co ludzie mówią na polu. Co tu dużo gadać? Szkoda faceta. Całe życie żył w spokoju i na stare lata spadła na niego taka tragedia. Przechodził tędy ostatnio łysy, umięśniony facet? Był mniej więcej mojego wzrostu. Chłopie, nikt oprócz myśliwych tędy nie chodzi. Większość przyjezdnych korzysta z bramy wschodniej. Zagadaj z Feliksem, to on jej pilnuje. Widziałeś lub słyszałeś ostatnio coś niezwykłego? Cały czas widzę i słyszę coś niezwykłego. Wieści z frontu są coraz gorsze, a ludzie coraz bardziej niespokojni. Trakty są pełne bandytów. Grupa obcych zjawiła się u naszych bram i jeszcze ta przeklęta bestia grasuje gdzieś po okolicy. Jest źle i będzie jeszcze gorzej. Zapamiętaj moje słowa. Dzięki za rozmowę. Do zobaczenia. Przechodził tędy niejaki Jorn? Kto taki? Mój brat Jorn. Jest łysy i mniej więcej mojego wzrostu, ale ma trochę szersze ramiona. Niedawno przybyliśmy do wioski, razem z resztą naszych towarzyszy. Wszystko jasne. Dlaczego nie kojarzę typa? Jesteście tymi przybłędami, co to żebrzą i szwędają się gdzie popadnie. Widziałeś go czy nie? Nie przypominam sobie. Wielu miastowych odwiedza Silbach? Zbyt wielu, jak na mój gust. Na szczęście mam polecenie sprawdzać tylko tych, którzy tu włażą, a nie wyłażą. Skoro sprawdzasz tylko tych, którzy przychodzą do wioski, to skąd wiesz, że mój brat z niej nie wychodził?
A po co mam sobie dokładać roboty? Zresztą, im mniej obcych, tym lepiej dla nas. Widziałeś kogoś podejrzanego? Kolejne pytania? Od pytań robi się spragniony. Masz no coś na przepłukanie gardziołka? Proszę, na zdrowie. Obyś się zakrztusił. Piłem lepsze. Ale jak na krótką przerwę w pracy, to w sam raz. Zatrzymaj resztę. Nie chcę skończyć jak ten pijaczyna ostatnio. Jaki pijaczyna? Niedawno jacyś przejezdni tak tęgo zabalowali, że jednego z nich przez bramę musieli wynosić. Pamiętasz, jak wyglądali? Jeden z nich wielki i gruby jak beczka wina. Drugi chudy, że prawie tyczkę przypominał. A po środku nieszczęśnik, co to najwyraźniej nie umiał sił na zamiary mierzyć. Zawsze powtarzam, nie wlewaj więcej do ust, niż wytrzymać może twój brzuch. W którą stronę poszli? Pewnie tam, skąd przyleźli, czyli w kierunku miasta. Jak wyglądał ten nieszczęśnik? Myślisz, że pamiętam mordę każdego przybłędy, który się tu zawieruszy? Nie mam pojęcia, jak wyglądał. To wszystko, co chciałem wiedzieć. Nareszcie gadasz sensem. Potrzebujesz jakiejś pomocy? To zależy. Znasz się trochę na łowiectwie? Coś tam potrafię. Szukam kogoś, kto ubiłby parę bestii. Na zachodnim wybrzeżu wyspy znowu zalęgły się topielce. Z Markusem mamy swoje rewiry, ale na tamte tereny od dawna nikt nie zaglądał. Z czasem gady zaczęły podchodzić pod mury, a Harry swoim zwyczajem postanowił za to obwinić myśliwych. Myślisz, że poradzisz sobie z tym zadaniem? Nie takie rzeczy się robiło. Na ich tereny lęgowe najłatwiej dotrzesz wychodząc z Silbach, zachodnią bramą, a potem kierując się leśną drogą na zachód. Powinny łazić całymi stadami w pobliżu klifów i linii brzegowej. Dla własnego bezpieczeństwa staraj się wyciągać pojedyncze osobniki i szyć do nich z łuku lub kuszy, aż nie padną. Ubij tyle topielców, ile zdołasz. Jeśli znajdziesz gniazda, zniszcz każde, jakie napotkasz. Nauczysz mnie czegoś o polowaniu? Cóż, zobaczymy. Pohandlujmy.
Przez mgły widzę wyspę jak z dziecinnych snów. Jakże chciałbym zobaczyć ją znów. Odłóż broń! Głos harfy nadaje jej czcigodny ton, donośny jak kościelny dzwon. Hej! Zaginął mój brat. Gdybym nie zmarnował czasu na te twoje durne eksperymenty, powstrzymałbym porywaczy. Co? Ty niewdzięczny idioto! Przecież robiłem wszystko właśnie po to, żeby mu pomóc! Jeżeli chcesz zrzucić na mnie winę za zniknięcie faceta, którego nigdy nie widziałem na oczy, to gratuluję zmyślności. Jak nie masz do mnie żadnej innej sprawy, to wynoś się. Jak idzie praca? Nie powinno cię to interesować. Pohandlujmy. Jak z dziecinnych snów, jakże chciałbym zobaczyć ją znów. Te wieże strzeliste wśród chmur nikną gdzieś, skąd boska dochodzi mnie pieśń. Głos harfy nadaje jej czcigodny ton, donośny jak kościelny dzwon.
Niczego tu nie znajdę. Nie ma czego plądrować. Ah!